kolejnego prelegenta, pana profesora Jana Słyka z Politechniki Warszawskiej. Wykład będzie miał tytuł Ewolucja mitu, źródła archetypów inspirujących architekturę. Szanowni Państwo, szczęśliwie udało się wyświetlić slajdy. Dyskutowaliśmy o tym, że może najlepsze prezentacje to są te bez slajdów, ale ja zaplanowałem jakieś wsparcie, więc proszę mi wybaczyć, że będę się posługiwał tą pomocą, jeśli mi się uda. Mam taki pierwszy obrazek, ale proszę się nie obawiać. On nie jest po to, żeby zacząć snuć narrację od tego, co widzimy. On tu został pokazany, bo to jest efekt takiej bardzo prostej kwerendy. Jak wpiszą Państwo w wyszukiwarkę hasło mit albo mitologia, to coś takiego się pokaże. I oczywiście, jeśli szukamy grafik. I teraz można by się zapytać, ile my tu możemy warstw odczytać rozmaitych. Pewnie odczytamy coś w samej ikonografii, odczytamy obiekt sztuki użytkowej, który został w ten sposób ozdobiony. Może będziemy w stanie snuć historię, która się od tego kadru rozpoczyna. To jest dowód na to, jak bardzo silnie wdrukowane w umysł człowieka zachodu jest to źródło topiki, które się narodziło w starożytności. I właściwie oprócz Biblii, oprócz mitologii, niewiele mamy takich podstaw, które tworzyłyby te trwałe wzory, za pomocą których jesteśmy w stanie porozumiewać się czasem nawet bez słów. To ta lewa strona slajdu. Ja o niej dzisiaj nie będę mówił, bo chciałbym zająć się stroną prawą. A strona prawa to jest koncepcja strukturalistyczna, do której już nas troszeczkę wprowadziła pani profesor Józwa. Ale znów nie chciałbym mówić o Lewi-Straussie, bo ta perspektywa antropologiczna to zbyt szeroki plan, żeby go tutaj wśród architektów rysować. I dlatego opowiem o tym ostatnim podpunkcie, który tutaj widać. Fikcja prawna, coś takiego, okazuje się, że może być postrzegane w kategoriach mitu. Piszę o tym na Harari w książce, którą pewno Państwo znają, Sapiens od zwierząt do bogów. I piszę o tym jako o instrumencie radzenia sobie z rzeczywistością. Jeżeli rzeczywistość jest zbyt skomplikowana, żebyśmy byli w stanie przezwyciężać bariery, jeżeli nie jesteśmy w stanie je opisać w taki bardzo prosty sposób, to stosujemy pewne wytrychy, pewne struktury kodowania językowe, myślowe, które nam pozwalają ponad tymi barierami się przemieszczać. W przypadku działań gospodarczych fikcja prawna, na przykład spółka z o.o. jest takim mechanizmem. Spółka z o.o. nie istnieje. To jest wytwór naszego umysłu, który pozwala przezwyciężyć obawę przed tym, że narażę swoją rodzinę, swoją egzystencję zbyt agresywną strategią biznesową i wszystko stracę. Ostatni podpunkt, który w tej chwili doświetlę na tym slajdzie, to już nie jest element teorii strukturalistycznej, tylko to jest pewna moja hipoteza, ale wydaje się, że można dla niej znaleźć wytłumaczenie przekonujące. Otóż dla architektów, którzy opisują rzeczywistość przestrzenną głównie geometrycznie, definicja geometryczna jest rodzajem mitu. Jest mechanizmem, który pozwala przezwyciężać rzeczy, które są trudne do przezwyciężenia w taki sposób czysto intuicyjny. I żeby to może jeszcze bardziej osadzić w jakimś dowodzie o charakterze teoretycznym, to dołożę do tej perspektywy strukturalistycznej perspektywę historiozoficzną. Otóż przynajmniej zdaniem Spenglera człowiek nie umie inaczej opisywać otoczenia niż matematycznie. I ten sposób opisu nie jest jakąś ustabilizowaną rzeczywistością.
W zależności od tego, jaką konwencję matematyczną przyjmiemy, a jak wiecie Państwo, matematyka to są aksjomaty plus teoria, to będziemy mieli jakiś system kodowania rzeczywistości, który pozwala nam definiować obiekty geometryczne i z tego budować jakąś rzeczywistość, również rzeczywistość architektoniczną. Jeśli uwierzymy Spenglerowi, to takie etapy tworzenia się mitologii użytecznej dla architektów, mitologii pozwalającej radzić sobie z opisem skomplikowanej rzeczywistości przestrzennej, która nas otacza, były dwa. Ja do nich dodam jeszcze dwa dodatkowe. Pierwszy to taki półetap, etap zero. Aby go zrozumieć, to warto sięgnąć do książeczki, tym razem profesora matematyki Marka Cordosa z Warszawskiego Uniwersytetu, który opisuje doświadczenia matematyczne ludów pierwotnych. Ludy pierwotne stosują taką matematykę, która jest bardzo bliska ludzkiemu ciału. Liczą na przykład do pięciu, bo mamy pięć palców, a potem system quasi pozycyjny, właściwie niepozycyjny, dodaje do tego kolejne piątki. Te ludy pierwotne posługują się takimi rzeczami wprost przeniesionymi z wrażeń wzrokowych, z wrażeń dotykowych, z percepcji świata rzeczywistego. I ta matematyka ma swój obraz architektoniczny. On jest również zbudowany z takich bardzo prostych mitów, które właściwie nie posługują się jeszcze wykształconymi abstrakcjami, tymi mitami dojrzałymi, o których powiemy sobie za chwilę. Mamy tu do czynienia znowu z liczeniem do określonej niewielkiej liczby elementów. Mamy takie proste opisy strukturalistyczne, że coś jest wspierające, a coś jest niesione. Mamy bardzo proste typy symetrii i bardzo proste odniesienia geometryczne dwóch podstawowych figur głównie, czyli do linii prostej i do koła. Po co to pokazuje, po co mi ten etap zero? Między innymi po to, żeby powiedzieć sobie, że mity, nawet te pierwotne, nie znikają. One właściwie towarzyszą nam do czasów współczesnych. To, że powstaje nowy mit, nie wymazuje mitu poprzedniego. I we współczesnej rzeczywistości architektonicznej, co postaram się Państwu za chwilę pokazać, mamy pokłosie tych wszystkich etapów naszego rozwoju. W pierwszym przypadku nie będę pokazywał obiektu architektonicznego, tylko pokażę slajd, który został zrobiony rok temu na Alandach. I to nie jest kultura neolityczna, tylko to są zachowania turystów z XXI wieku. My też lubimy układać kamyki w takie stosy i trudno to wytłumaczyć inaczej niż tą pierwotną, jakby powrotem do bardzo... neurologowie powiedzieliby do tych obszarów pnia mózgu, tych bardzo pierwotnych. Coś tam w nas drzemie takiego, że zanim zaczniemy komplikować rzeczywistość, to również te pierwotne uformowania lubimy wokół siebie widzieć i tworzyć. Etap pierwszy dotyczy tego okresu, który już na slajdzie się przewinął, bo ten etap pierwszy to jest etap stworzony przez starożytnych Greków. Tyle, że w tej chwili popatrzymy na ten erechtheion nie w kontekście odnajdywania w nim jakichś piktograficznych wzorów, choć pewnie by się dało i może pewnie one mogłyby mieć jakieś odniesienia również do Odysei czy Iliady, tylko patrzymy na ten obiekt jako na pewien efekt oddziaływania intelektualnego głównie szkoły pitagorejskiej, która budowała konstrukt tego pierwszego mitu, jaki nasz warsztat architektoniczny zasilił, a to jest katalog takich pojęć jak abstrakcyjna liczba, jak proporcjonalność, jak dowód geometryczny. Pierwszy mit, który nazwałem mitem kanonu, to jest mit, którym architekturę odmierza się za pomocą proporcji współmiernych, czyli tych, które jesteśmy w stanie wyrazić za pomocą ułamków, modułami. Architekci bardzo lubią moduły. I to jest etap, w którym tworzywem geometrycznym mitu jest wszystko to, co potrafi wytworzyć ta tradycyjna geometria wykreślna, czyli wszystko, co się da narysować za pomocą cyrkla i linijki. No, konsekwencje tego są jasne. Można tworzyć pewne idealizacje antropogeniczne,
to nie jest te trzy rysunki, które widać, to nie jest wstęp do ergonomii. To nie jest tak, że człowiek był u podstaw tego myślenia. Wręcz odwrotnie. Mit leży u podstaw takiego myślenia w wydaniu Witruwiusza Leonarda, Dürera, Le Corbusiera. I potem w ten mit kanonu, mit odmierzany proporcją modu, staramy się wtłoczyć sylwetkę ludzkiego ciała, no bo w ten sposób chcemy zbudować dowód, że to jest prawidłowe. Nie udaje się oczywiście, bo każde kolejne pokolenie stwierdza, że poprzedni rodzaj przyporządkowania jest niedokładny i to jest natura każdej relacji takiej semantycznej. Ten język opisuje w pewien zakodowany sposób rzeczywistość, ale ten opis można zakwestionować, jeżeli przyjmiemy inne założenia. No i oczywiście jest konsekwencja architektoniczna i tu znowu mamy coś, co nie jest piękne fizjonomicznie, tylko jest piękne proporcją, która to zbudowała. Modularnością za tymi wszystkimi obiektami, które znamy, leżą odpryski mitu stworzonego w szkole pitagorejskiej. Albo mitu, który każe odmierzyć 20 modułów w porządku korynckim, żeby uzyskać odpowiednio smukłą proporcję, albo mitu, który każe skorzystać z twierdzenia o kącie zbudowanym na średnicy, żeby zarysować pełne półkole kanelowania. Nie oko rzeźbiarza, nie nasza intuicja, tylko dowód matematyczny stojący za tym, że rzeczywiście uzyskujemy pewność zarysu tego koła, jeśli tam jest kąt prosty, w tym trójkącie leży u podstaw tych detali. No jak się przeniesiemy do ery nowożytnej, to będą kolejne konsekwencje. To slajd z książeczki pana profesora Guzickiego, znowu w Uniwersytet Warszawski, Geometria mazwerków gotyckich. Nie mam czasu o tym mówić, ale ta książeczka to jest wywód o tym, jak bardzo skomplikowane było wykreślenie tych wzorów. Jak bardzo zaawansowaną geometrią wykreśloną należało się posługiwać, żeby znaleźć te punkty, w które wbić nóżkę cyrkla, żeby zakreślić odpowiedni łuk i odciąć odpowiednią ułamkową część jakiejś całości, która pozwoli nam tego typu piękny kształt zarysować. I jeszcze krok dalej, za płaskimi parkietarzami, podziałami szła nauka o rzutowaniu i ta oczywiście dawała taki wtórny efekt w postaci wykorzystania mitu do jakichś zupełnie konstrukcyjnych, quasi wirtualnych obrazowań, jak w Santa Maria Novella, czy jak w tym chórze Bramantego. Wszyscy Państwo świetnie znają te przykłady. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta historia się nie kończy w starożytności, nie kończy się w wiekach średnich ani w renesansie. Ona idzie z nami ku współczesności i tę architekturę budowaną w oparciu o mit kanonu, mit proporcjonalności, mit geometrii cyrkla i linijki odnajdziemy w najwspółcześniejszych obiektach i ona przybiera tam różnoraki obraz. To, co w tej chwili na slajdzie, to jest klasztor benedyktyński w Mamelis Hansa van der Lana i tutaj to mierzenie proporcjami jest mierzeniem rekurencyjnym, czy już nie takim prostym jak u Greków, ale nadal opartym na pewnej szczególnej modularności. Jak popatrzymy do wnętrz Termwals Cumtora, to zobaczymy również mierzenie skalą modularną, tyle tylko, że tutaj ona będzie zaczepiona o gabaryty budulca, jakby szacunek dla tych cegiełek składających się na architekturę, ale cegiełek w cudzysłowie, bo one mogą być z różnego materiału zbudowane, ale potem cała dalsza konsekwencja to jest mierzenie modularne. Ponieważ czasu nie ma, a tych przykładów można by bardzo pięknych, bardzo wiele pokazać, to przejdziemy o krok dalej. Drugi fundamentalny mit dla rzeczywistości architektonicznej XXI wieku, który się urodził dużo wcześniej,
Można dyskutować kiedy, ale ja pokażę obie perspektywy. Najpierw słowo od Gilles'a Deleuze'a. To jest, właściwie to powinienem zacytować wprost Leibniza. To, co na slajdzie widać, to jest takie spojrzenie, które rysuje jakby fundamentalną różnicę pojmowania świata w stosunku do tego, co nam narzucili Grecy. Grecy uważali, że wszystko się da podzielić na modularne odcinki, a jeżeli dochodzili do takiej sytuacji, gdzie się nie dawało, to szukali wytrychów w postaci dowodów geometrycznych. Tam gdzieś na slajdzie mignęła definicja złotego cięcia, którą szkoła pitagorejska była w stanie wyrazić na przykład poprzez takie konstrukcje pentagramów, choć liczbowo tego nie była w stanie opisać, bo oni nie znali innych proporcji niż ułamkowe. Ale u Leibniza zatraca się to ten mit liczby absolutnej i zatraca się poczucie, że można wszystko podzielić na odcinki, a zarysowuje się bardzo silnie taka tendencja, że właściwie świat jest ciągły, a zmienia się tylko tendencja w pewnych charakterystycznych obszarach. No to takie fundamenty, państwo wiecie, że Newton i Leibniz to są wynalazcy rachunku różniczkowego i tu się nie mówi o podziale na moduły, na odcinki, tu się mówi o tym, jaka jest tendencja, gdzie jest ekstremum, czy ciąg jest zbieżny, gdzie jest punkt przegięcia, czy to w ogóle jest różniczkowalna powierzchnia, czy krzywa, czy jest jakaś osobliwość, rozmawialiśmy o osobliwościach w tej geometrii. Rolę liczby starożytnych zajęła tendencja, której podstawowym narzędziem, podstawowym do opisu tej tendencji jest funkcja. I stąd właściwie należałoby powiedzieć, że ten drugi mit został ukształtowany właściwie przez matematykę kartezjańską. W tym momencie to się zaczęło i zaczęliśmy patrzeć na świat jako na pewną zmienność. Jedna wielkość jest zależna od drugiej wielkości i one się w jakiś charakterystyczny sposób, na przykład cykliczny, albo na przykład logarytmiczny, albo na przykład zbieżny do jakiejś wielkości zmieniają. No oczywiście to ma wpływ na opis świata, bo zamiast takiego opisu, gdzie przyporządkowujemy bardzo skomplikowaną rzeczywistość do prymitywnych definicji geometrycznych, takich najprostszych, jakie jesteśmy w stanie za pomocą cyrkla i linijniki wytworzyć, no musimy dokonywać bardzo daleko idących aproksymacji i one są najczęściej wypaczające pierwotny obraz. Jeżeli zaczniemy rzeczywistość opisywać parametrycznie, czyli po kartezjańsku, wyznaczymy pewne ważne dla niej lokalizacje, a potem będziemy się zastanawiali, jak od tych lokalizacji zmieniają się pewne wartości, no to uzyskamy lepszy aparat opisu geometrycznego otoczenia i to ma proste konsekwencje natychmiast, a właściwie nawet jeszcze zanim rachunek różniczkowy trafił do publikacji. Patrzymy na kaplicę świętego Całunu Guarino Guariniego. I to, w jaki sposób Guarini rysuje zarysy sklepień, w jaki sposób operuje belkowaniami, gzymsami, no to jest jakby z książki Newtona. Tam widać ekstrema, punkty styku z linii prostej z krzywą. To również wizualnie prowadzi do takiego zatracenia prostego, odliczanego rytmicznie kontinuum, jak w typowej kopule renesansowej, kasetonowej, na rzecz tego typu wzorów, w którym się traci poczucie modularności. No i to jest znowu mit, który nie zanika, tylko trwa. Zasila myśl ery modernizmu, zasila architekturę powojenną, tu Jorn Utzon przy modelu takim ilustracyjnym tych łupin, które miały sklepić operę w Sydney. Ja specjalnie zawsze, jak o niej mówię, to pokazuję pracę konkursową, a potem pokazuję to, co zbudowano. To, co zbudowano, to jest skutek wyłącznie zdolności operacyjnych firmy Arup. Arup nie był w stanie zbudować tego, co Jorn Utzon narysował. W związku z tym mamy to, co mamy, natomiast tam pod spodem są wielomianowe powierzchnie o bardzo interesującej geometrii, które pewnie gdyby ten obiekt powstał na desce architekta 50 lat później, to zupełnie inaczej by wyglądał.
No ale są też takie koncepcje, które się udało zrealizować. Fascynacja modernistów powierzchniami prostokreślnymi, w ogóle topologią, to była osobny rozdział, można by o tym napisać. I pawilon Philipsa to jest właściwie pomnik kartezjańskiej matematyki. Ten mit jest jednym z głównych czynników formotwórczych dla tego obiektu. Tam jest 19 powierzchni siodłowych, których konstrukcja jest wymyślona tak, żeby bazować na, znaczy mit jest nie tylko źródłem formy, ale jest źródłem konstrukcji. Mamy linowy ustrój, nad nim mamy prefabrykowane elementy, które wiszą tak jak ten różniczkowany przebieg bardzo charakterystycznej powierzchni każe je układać. No, bardzo duży potencjał myśli realizowalnych i nierealizowalnych w latach 60. wynika z takiego podejścia do opisu świata. Ja specjalnie pokazuję szkic, chyba 68 rok albo 9, Ron Heron, Walking City. To jest taki makieta do jednego z issues Archigramu, żeby pokazać, skąd się bierze Kunsthaus w Grazu. A Kunsthaus w Grazu to jest już takie operowanie powierzchnią krzywoliniową, gdzie o modularności można zapomnieć całkowicie. Żeby ten obiekt zbudować, trzeba było na maszynach CNC wyfrezować ponad 1000 kopyt, bo każdy element tego poszycia budynku jest inny. Potem ich szczęśliwie nie wyrzucono do śmieci, tylko magazynowano, bo okazało się, że w czasie montażu, w trakcie realizacji tego budynku kilka się potłukło. Nie ma powtarzalności. U Fullera jeszcze była. Tam jeszcze można było powiedzieć, że tam trochę tej myśli greckiej się kontynuuje i kopuła geodezyjna jest jakoś modularna. W tego typu powierzchniach już zupełnie nie. To jest powierzchnia różniczkowalna, której opis jest możliwy za pomocą komputera, za pomocą skomplikowanej matematyki jakoś tam i wynika on wprost z fascynacji krzywoliniowością. Te fascynacje oczywiście mają różnymi drogami wędrowały, one docierały w obszar takiej silnie sensualnej wrażliwości architekta, która się wyrażała formami, które bardziej chyba pasują do przyrody niż do inżynieryjnych naszych przyzwyczajeń. Patrzymy na Muzeum Sztuki w Nitero i Niemeyera. Czy inny wyraz tej samej tendencji Centrum Walta Disneya, Franka Gehry'ego, też coś takiego, co właściwie rodzi się w wyobraźni jako efekt jakiejś tam bardzo daleko posuniętej ekspresji, ale żeby to opisać, to trzeba w roli narzędzia użyć tego mitu, trochę jak tej spółki zoo, wziąć od Kardezjusza troszkę tak znowu nieprawdziwego, ale możliwie efektywnego, skompresowanego opisu świata i zdefiniować geometrycznie te kształty. No i przyjmuję też taki najbardziej może inżynieryjny sznyt strukturalności, jak u Kalatrawy po lewej stronie w Malmę, wieżowiec po prawej stronie Niakonaci Studio, wyspa sztuczna na rzece Mur. Powierzchnie nadal topologiczne, krzywoliniowe, ale pod nimi struktura bardzo inżynieryjna. Dobrnęliśmy do etapu numer 3, którego Spengler w swojej książce nie opisał, ale ja jestem z każdym rokiem coraz bardziej przekonany, że funkcjonuje realnie. To jest taki etap, na którym wielomianowa definicja bardzo skomplikowanych ukształtowań geometrycznych nie wystarcza, ponieważ nam w ogóle nie wystarcza współcześnie zamrożony opis rzeczywistości. Takie zdjęcie architektury, które jakby jest niezmienne, jest pewnym stanem, który opisaliśmy. To się zaczyna bardzo wcześnie, jeszcze długo przed momentem wynalezienia komputerów. Na slajdzie jest praca prezentowana na Triennale Mediolańskim Luigiego Morettiego, którą on zbudował i wiele pokrewnych projektów tego typu z udziałem matematyków tak zainteresowanych z jednej strony optymalizacją, z drugiej strony topologiczną analizą powierzchni. I te widownie, które tutaj widać do obiektów sportowych, również zajmował się Moretti salami koncertowymi, to są czyste optymalizacje.
Tam jest pewien złożony algorytm pod tą rzeczywistością, który pozwala narysować warstwice najkorzystniejszych stref widoczności i w ten sposób zwiększyć liczbę miejsc, które dobrze widzą spektakl sportowy. Czysto matematyczne podejście w takim bardzo low-techowym, na suwaku logarytmicznym zrealizowanym podejściu algorytmicznym. No potem mamy całą strugę pomysłów wyrastających z tego wspólnego, chyba można powiedzieć, archigramowego pnia, tyle tylko, że ona tutaj nie idzie w kierunku takiej technologicznej, high-techowej ekspresji, tylko idzie w kierunku różnego typu znowu optymalizacji, ale takich bardzo silnie osadzonych w realiach inżynierskich. Studio Fostera na slajdzie i te po to, żeby pokazać, jak różne te optymalizacje mogą być. Od optymalizacji biznesowo-aerodynamicznej przez optymalizację o charakterze geometrycznego dialogu ze środowiskiem konserwatorów architektury historycznej po optymalizację akustyczną i oświetleniową. Można pójść o krok dalej, poddając się urokowi tego mitu algorytmu. I tu już jesteśmy z Gregiem Linem bardzo blisko czegoś, co budzi przerażenie na twarzach architektów, czyli automatycznego projektowania. Można zrobić takie założenie, że architekt przyszłości to nie jest ktoś, kto będzie rysował konkretne kształty, tylko to jest ktoś, kto będzie projektował ten algorytm, który te konkretne kształty wytworzy, jak u Morettiego. No i ten metaboliczny dom, który rośnie tak, jak rośnie komórka zwierzęca, jest przejawem takiego podejścia do działań architektonicznych. Można mieć inne spojrzenie, można powiedzieć sobie, że ten algorytm to jest czysto formotwórczy proces, który z jakichś cegiełek nowego typu będzie budował większą strukturę. Nie będę mówił o pływalni olimpijskiej, bo chyba już o niej Państwu kiedyś opowiadałem, a na koniec mam taki slajd, który jest po to, żeby przekonać wątpiących o tym, czy ten mit silnie oddziałuje na to, nasze środowisko, czy to jest tylko wymysł ludzi zafascynowanych komputerami. Kengo Kuma na slajdzie i chyba nie muszę tłumaczyć, że to nie jest architekt, który jest jakimś maniakiem technologii. To jest twórca, który dostrzega architekturę tam, gdzie jej oczy żywego człowieka, nawet takie oczy palazmy, nie widzą. On ją dostrzega w odczuciach odbiorców architektury. To jest prawie, można by powiedzieć, podejście psychologiczne do naszej twórczości. No i ten człowiek, projektując fascynujący pawilon parkowy Kitul Ami, nie bierze tekturek do rąk, nie bierze na początku XXI wieku jakiejś, nie wiem, siatki, z której sobie to ułoży, potem popatrzy i stwierdzi, że jest dobre, tylko sadza przy komputerze kogoś, kto każe temu komputerowi zrealizować algorytm, który sobie tu zapisałem, co dokładnie robi, mierzy maksymalną różnicę długości dowolnych dwóch krawędzi tej powierzchni wynikowej, i równocześnie dąży do maksymalizacji różnicy długości każdej krzywej bazowej i każdej z krzywych równoleżnikowych, bo to ma tak postać takiego tubusa, tam są krzywe równoleżnikowe. Jeśli to uruchomimy, no to zaczyna się praca komputera i on policzy, co się stanie z tym początkowym tubusem, w jaki sposób on ulegnie skręceniu, tak jak się skręcają chromosomy w ludzkich komórkach, tak jak się skręcają elementy żywego świata, i po pewnym czasie dojdzie do 99,7, chyba taka tu jest skuteczność realizacji tego algorytmu, do formy, którą najlepiej ten komputer mógł przyporządkować do takich wstępnych założeń. I budujemy pawilon, który jest efemeryczny, piękny, przezroczysty, ale właściwie podłożem do niego nie jest żadna forma, nie jest żadna technika geometryczna zarysowania tej formy, tylko jest pewna procedura logiczna, która została zaplanowana i która dała taki efekt. Bardzo dziękuję.